Gothic i konie to tak samo dobre połączenie jak Battlefield i smoki? To przecież kompletnie bez sensu. Ale czy na pewno? Okazuje się, że twórcy Gothica 3 mieli nieco inne zdanie na ten temat. Jedną z największych zalet trzeciej odsłony serii był wielki, otwarty świat. W poprzednich częściach, oczywiście, również mieliśmy dosyć dużą swobodę, ale trójka pod tym względem zdeklasowała poprzedniczki. Na potwierdzenie tych słów powiem, że na początku gry dało się nawet kompletnie olać orków w Wardei i pójść w świat, zaczynając przygodę na przykład w Warancie. Przepiękny krajobraz i świetnie zaprojektowane lokacje zachęcały do przemierzania świata w grze. Niestety, po pewnym czasie, gdy nie mieliśmy teleportów, a zadania zmuszały nas do poruszania się na duże odległości, bywało to męczące. Pomyślcie, jak bardzo wprowadzenie koni do gry mogłoby urozmaicić i umilić podróże. Okazuje się, że Piranha Bytes miało to w planach i tworzyło świat, biorąc to pod uwagę. Konie nie tylko miały pomóc w eksplorowaniu Myrtany i innych krain. Twórcy chcieli tak, żeby Bezimienny mógł atakować, siedząc w siodle. Niestety, Niemcy po latach przyznali, że dodanie do gry zarówno wierzchowców, jak i systemu walki podczas jazdy przerosło ich możliwości. Nie tylko realizacja walki spędzała piraniom sens powiek, ale również zaprojektowanie świata w taki sposób, by konie były w stanie się w nim swobodnie przemieszczać. Efekty ich starań można jednak częściowo dostrzec w grze. Wyjątkowo szerokie drogi, a także zaskakująco dużo wolnego miejsca na ulicach miast nie wzięły się tam przez przypadek. Szkoda, że piranie nie podołały temu ambitnemu planowi, bo kto wie, jak wyglądałaby dziś trzecia odsłona Gothica. Niestety to nie pierwszy raz, kiedy twórcy porzucają naprawdę fajny pomysł, który mógłby niesamowicie odmienić uniwersum gry. O innym, o wiele ważniejszym aspekcie, który został przez Niemców anulowany, opowiem już w następnym odcinku, więc jeśli spodobał Ci się ten film i chętnie zobaczyłbyś więcej ciekawostek, zostaw łapkę w górę oraz suba. Dzięki za obejrzenie, do następnego odcinka. Cześć!